planeta Ziemia modli się o cud. Tęsknota dźwięczy jak srebrny dzwon. Wszystkie róże świata twoje są. Bo nie zastąpi ciebie nic. Jak rozpocząć tę opowieść o wielkim, skromnym człowieku, o człowieku pełnym wiary i miłości, o człowieku z wielkim sercem, który kochał ludzi, ale który nade wszystko ukochał Boga, o człowieku, który przez 26 lat prowadził ludzi, wskazując im drogę do Boga. O człowieku, który niecudzenie przemieszał cały glob, aby dotrzeć nawet tam, gdzie wcześniej nie znano jego imienia. Kim był ten człowiek? Kim jest i kim dla nas pozostanie? Słuchajmy się w to, co niesie ze sobą nasze spotkanie. Być może dzięki niemu, choć przez chwilę, nasz ukochany papież będzie z nami. Jest miasteczko na tej ziemi, małe, skromne, jak i wiele. Rynek, szkoła, parę ulic i dom blisko przy kościele. W domu tym na pierwszym piętrze, gdy majciapu pachnie psem, po raz pierwszy na świat spojrzał mały Karol Lolkiem zwany. Ręce taty go nosiły, oczy brata dom się śmiały. Mama zaszeptała czule, Loluś będzie kimś wspaniałym. Karol Wojtyła, gdy był mały, nie wiedział, że ma być papieżem, którego świat ogłosi świętym, którego Bóg za wzór wybierze. Gdy został Janem Pawłem II, on z Polaków rodu, szukając sercem Bożych skarbów, sam stał się skarbem wśród narodu. Skarby, skarby, chcesz się znaleźć, bądź podobny do niego i podążaj z nami ścieżką Jana Pawła II. Skarby, skarby, chcesz się znaleźć, bądź podobny do niego i podążaj z nami ścieżką Jana Pawła II. Ale co to? Anioł smutku cicho siada w domu progach. Mama piękna, dobra mama, zamieszkała w domu Boga. Czytał Tulicz, nowa rana się otwiera. Młody lekarz brat Karola pośród chorych swych umiera. I pod synku mówi tata, on jest to szczęśliwy, nie wie, modlą się. I wiem na pewno, że pomogą nam w potrzebie. Jak Maryja przed wiekami, cały chyli się w pokorze. Jeśli taka twoja wola, będę służył ci, o Boże. Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły. Karol kochał Boga coraz bardziej. Gdzieś w głębi duszy zaczęła w nim dojrzewać decyzja o kroczeniu drogą inną niż drogi jego kolegów z klasy. Karol czuł, że nie będzie ona łatwa, ale jednocześnie czuł, że Bóg pragnie, aby była to jego droga, choć często usłona cierniami, wiedzie do bram nieba. Decydując się na przyjęcie tytułu papieskiego, kardynał Karol Wojtyła musiał zrezygnować z tego, co tak bardzo kochał. Ze wspólnych wyjazdów na spływy kajakowe, z uczenia się po polskich szlakach. Jednak odpowiedź na zawołanie Pana pójdź za mną dla Wojtyły mogła być tylko jedna. Poniosę krzyż mu, jeśli będzie zawsze syn. Długie były to obrady, a gdy dym popłynął biały, niecierpliwe tłumy wiernych ze zdumienia o nie miały. Stał przed nimi papież Polak, przybysz z kraju dalekiego, a w tym kraju wszyscy ludzie już modlili się za niego. Niebo jest ciemno, ciemno jest.
wiem. Jan Paweł II wciąż trwał na stolicy Piotrowej, niosąc Słowo Boże w różne strony świata. Pielgrzymował tak jak Jezus, w spiekocie dnia, w szarym pyle dróg, a idąc uczył kochać i przebaczać. Gdziekolwiek pielgrzymował, swe Piotrowe łodzi zawsze umiał dusz ludzkich pełne sieci łączyć. Łączył co podzielone, scalał co rozdarte, dla wszystkich ludzi na świecie serce miało. Podziwiał tęczę na niebie, kochał zwierzęta i osiny, widokiem gór zawsze się zwiusał, lubił jezioro z rzeki i doliny. Zaś w niebie za świętymi cieszy się swego życia owocami, Ojcze Święty Janie Pawle II módl się za nami. Ale światełko, które kiedyś zapalił Pan, zwolna zaczęło gasnąć. Nie było sił, a nasz utrudzony wyluzowaniem papież gasł w naszych oczach, na utrudzonej wędrówką twarzy. Znać było ból, cierpienie, choć nigdy nie wypowiedział słowa skargi. Wciąż podążał za Panem i nauczał ludzi, jak kochać Boga i człowieka. Serce Watykanu Piotrową Bargą odpłynął na drugi brzeg. Jan Paweł II, papież słowiański, żegnał go cały świat, gdy letkim powiewiał, czytał Ewangelię wiatru. Tak jest mało czasu, mało dni, serce bije tylko kilka chwil. Niespokojne czeka, wierci się, kiedy w końcu ty przytulisz je. Tak jest mało czasu, mało dni, serce bije tylko kilka chwil. Nie wiem, czy cię poznam, ale wiem, że na pewno ty rozpoznasz mnie. Piękne było mówiące, że wszyscy wylewa płakać, kochać, wiedząc, że tam jest tą siłę, stamtąd też nas kocha. Lepiej modlić się i prosić, aby stawiał się za nami i żyć tak, ażeby widział, że my także go kochamy. Taki był nasz papież. Kochany, podziwiany, obdarzony największym szacunkiem. Największy autorytet tego świata. Nasz wzór, którego pragniemy naśladować. Choć dobry Bóg już wezwał cię, choć nam bez ciebie, Janie Pawle, trochę źle. Czujemy wciąż, że jesteś tu, dlatego Tobie chcemy